Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Newsy od 1 czerwca do 15 czerwca. Sorry, tak w ogóle zarosłem trochę jak rumcajs albo cypisek bardziej, teges, tak? No, wiadomo, że ta brudka, jak ktoś napisał Kratosa, to zostaje, tak? Ona się będzie hodować, taka będzie poksame po kolana. O, tak będzie kulturalnie. W każdym razie, kurde, słuchajcie, newsów troszeczkę jest, dużo będzie sprzętowych, laptopowych, na które będzie można się tylko raczej chyba oblizać, przynajmniej większości osób, ale myślę, że i tak fajnie będzie sobie o tym posłuchać. Trochę rzeczy takich software'owych, dystrybucyjnych, jak zawsze, kurde, no. Mam nadzieję, że się spodobają. Oczywiście standardowo z moim lektorstwem, plus jakieś tam slajdy, niezbyt dobrej jakości zresztą, bo takie mam, albo znajduję. Koniec gadania. Zapraszam gorąco na film. No i mamy kolejne podsumowanie połowy miesiąca, tym razem newsy od 1 do 15 czerwca włącznie. Jak zawsze newsy są posortowane od najstarszego do najnowszego w miarę chronologicznie. Zacznę sprzętowo, a mianowicie od prezentacji przez System76 nowego Ultrabooka Dart Air Pro z mocnymi podzespołami i możliwościami. Nowo wprowadzony sprzęt charakteryzuje się 14 lub 16 calową matrycą o proporcjach 16:10 o rozdzielczości Full HD plus 1920x1260 Hz. Jasność jest to 250 nitów przy 16 calach i 300 nitów przy 14. Pokrycie sRGB w obu modelach to 66%. Jako że konfiguracja jest do edytowania przed zakupem, sprzęt może być wyposażony w procesory Intel Core Ultra 5 125H lub Intel Core Ultra 7 155H o taktowaniu maksymalnym w buście do 4,8 GHz. Najwydajniejszy procesor ma 16 rdzeni i 22 wątki. Ma też 24 MB pamięci podręcznej, a oba modele oferują zintegrowaną grafikę Intel Arc. Co ciekawe, Ultrabook może maksymalnie obsługiwać 96 GB dwukanałowej pamięci RAM DDR5 o taktowaniu 5600 MHz. Można w nim zamontować łącznie do 8 TB pamięci masowej SSD NVMe PCIe 4.0. Do tego sprzęt wyposażony jest w port gigabitowy ethernetowy sieci. Mamy tutaj Wi-Fi 6E, mamy Bluetooth 5, mamy port Thunderbolt 4, jest to USB typ C. Kolejny port Thunderbolt 4 jest z DisplayPortem. Do kompletu mamy tutaj port HDMI, port USB 3.2 Gen 2 typ A, port USB 3.2 Gen 1 typ A, czytnik kart pamięci microSD i gniazdo audio typu combo, słuchawki, mikrofon naraz, jest to oczywiście 3,5 mm. Wszystko uzupełnia wielodotykowy panel dotykowy. To coś zamiast touchpada chyba, bo to jest dość duże w tym modelu. Mamy tutaj klawiaturę z Max 102 klawiszami w modelu 16-calowym. W obu modelach klawiatura jest podświetlana i można to regulować bardzo dowolnie programowo. Mamy tutaj również kamerę internetową HD 720p o rozdzielczości 1 megapiksela, a całość zasila albo 90-watowy zasilacz, albo bateria litowo-jonowa o pojemności 73 Wh, co pozwoli na około 9 godzin pracy. Dla nas Europejczyków problemem jest to, po raz kolejny niestety, brak przedstawiciela System76 w Europie. Jest to, jak wiadomo, firma ze Stanów, więc zostaje kwestia sprowadzenia na własną rękę. Aha, właśnie ceny. Cena podstawowego modelu 14 cali to $1199, a zainstalowany i skonfigurowany system to oczywiście dystrybucja Linuxa System76 PopOS, choć można zamówić wersję z postawionym Ubuntu. BIOS i UEFI to oczywiście, jak zawsze w tych modelach, jest to open source'owy core boot zrobiony, stworzony przez System76. Teraz dystrybucyjnie i armowo do kompletu, czyli Armbian 24.5 ujrzał światło dzienne. Gdyby ktoś nie kojarzył, jest to system przeznaczony dla wszelkiego rodzaju komputerów jednopłytkowych, tzw. SBC, typu Raspberry Pi, choć jest dostępny na szeroką gamę urządzeń, a nie tylko na malinkę.
Wersja ta wprowadza obsługę m.in. Orange Pi 5 Pro, RAD X-a, ROG 5 ITX, Allwinner T527, Avoata A1, RAD X-a 03E, RAD X-a 03W, Friendly Elec CM3588, Sakura Pi RK3308B i CoolPi CM5FOB. To oczywiście nie wszystkie modele, tego jest dużo, dużo więcej. Zobaczcie sobie to na stronie internetowej. Od siebie dodam tylko, że bardzo, bardzo żałuję, że nie ma i raczej nie będzie portu Armbiana na procesory ROG Chip 3566. Dokładnie taki, jak jest na przykład w produkcie Eveo Polska, chodzi o RFPi, tak? No jest tylko wyłącznie wersja tego Armbiana na ROG Chipie 3588, tak? No szkoda, szkoda, no ale cóż, takie życie. Dodatkowo, zostając przy Armbianie, posiadacze sprzętów typu CADAS VIM 1S, CADAS VIM 4, CADAS Edge, RADXA ROG S0, Banana Pi, RADXA 03, Banana Pi M40, Orange Pi 5, Orange Pi 5 Plus, ARM SOM Siege, ROG Chip ROG 5C i Android N2 mogą być bardzo zadowoleni, bo najnowsze wydanie mocno poprawia wydajność i kompatybilność z tym sprzętem. Oczywiście tych sprzętów jest trochę więcej, ja musiałem to skrócić, bo bym tu chyba z 10 minut wymieniał. Co do kwestii programowej, to Armian 24.5 opiera się na wydanym kilka miesięcy temu LTS-ie Ubuntu 24.04. Ma wsparcie dla pulpitu KDE Neon w przypadku obrazów Armbian Jemmy. Dodatkowo jest obsługiwany tutaj sterownik Pantor z jądrem 6.1, cokolwiek to znaczy. Mamy tutaj również kernel 6.8, obsługiwany w wybranych obrazach systemu i dodano również obsługę uruchamiania SBC, czyli tych komputerków jednopłytkowych, z EMC oraz NVMe i USB na płytach CADAS VIM 1S i VIM 4. System wersji dla kilkudziesięciu SBC, tak jak mówiłem, ta gama jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka. Jest dostępny na oficjalnej stronie Armian, oczywiście do pobrania bezpłatnie. Teraz to jest poletka Ubuntu. Jeżeli jesteście zwolennikami używania pośrednich wersji dystrybucji z rodziny Ubuntu, to warto wiedzieć, iż za niecały miesiąc, bo około 11 lipca 2024 roku, wydanie Mantic Minotauru, czyli 23.10, straci wsparcie. Także przestaną być wtedy dostarczane aktualizacje bezpieczeństwa. Myślę, że warto już zacząć myśleć, co będziemy robić dalej, aby za kilka tygodni nie mieć po prostu, delikatnie mówiąc, nerwówki, że nasz komputer jest zagrożony, tak? Aktualizacja do najnowszej wersji 24.04 Noble Numbat jest jak najbardziej możliwa od kilku tygodni, a wydanie LTS zapewnia wsparcie nawet do 12 lat po tzw. aktywacji bezpłatnej subskrypcji Ubuntu Pro. Jasne, że możecie wskoczyć sobie na LTS-a, a potem na przykład w okolicach października ponownie przełączyć się na pośrednie wydanie. Chodzi tutaj o 24.10 i to najnowsze 24.10 ma mieć sporo nowości, w tym GNOME 47, a jeżeli chodzi o wersję Kubuntu, to prawdopodobnie dostanie ono plazmę 6.1. 5 czerwca firma Offensive Security ogłosiła wydanie najnowszej wersji bardzo cennego pakietu do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa i etycznego hakowania, czyli dystrybucji Kali Linux 2024.2 oparte jak najbardziej na systemie Linux Debian Bookworm, tak? System jest wyposażony w poprawki tzw. problemu roku 2038. Pulpit został zaktualizowany do najnowszej wersji GNOME 46 i są tutaj również poprawione działania trybu Kali Undercover i High DPI w przypadku użycia lekkiego pulpitu XFC. I teraz cytując portal 9to5 Linux, w tej wersji dostępnych jest kilka nowych programów, a mianowicie AutoRecon, czyli wielowątkowe narzędzie do rozpoznawania sieci, Coercer, narzędzie do automatycznego wymuszania uwierzytelniania serwera Windows na dowolnej maszynie, Dplot, czyli przepisane sharp dpapi w Pythonie, oraz getsploit, czyli narzędzie wiersza poleceń do poszukiwania i pobierania exploitów.
W zestawie znajduje się także Go Witness, narzędzie do zrzutów ekranu sieci web, wykorzystujące technologię Chrome Headless. Jest Horst, jako wysoce zoptymalizowane narzędzie do skanowania radia. Jest tutaj Ligolo NG, zaawansowane, jednocześnie proste narzędzie do tunelowania, obracania, wykorzystujące interfejs TUN. Mamy Meet M6, narzędzie do przesyłania IPv4 przez IPv6. Jest także NetExec, czyli eksploitowa usługa sieciowa, która pomaga zautomatyzować ocenę bezpieczeństwa dużych sieci. Jest także PSPy, czyli program umożliwiający monitorowanie procesów Linuxa bez potrzeby nabywania uprawnień administratora, czyli roota. W systemie znajdziemy także podkręcony skaner sieciowy Nmap, który teraz pozwala na przeprowadzanie uprzywilejowanych skanowań TCP SYN Stealth bez potrzeby używania konta roota lub polecenia sudu. Jest tu spaczowany kernel 6.6 LTS, który w oryginalnym wydaniu mógł powodować spowolnienia i awarie w przypadku używania niektórych programów do wirtualizacji, a dla posiadaczy Raspberry Pi 5 nowinką będzie aktualizacja jądra do wersji 6.1.77. Kalinet Hunter został również zaktualizowany o obsługę Androida 14. Mamy tutaj wybór klas dla tzw. Bad Bluetooth. Dodano długo oczekiwany moduł ładujący moduły i obsługę nowych urządzeń, w tym Huawei P9 dla Lineage OS 16, Nothing Phone 1 dla Androida 12, 13 i 14 oraz dla Poco Phone F3 dla Androida 14. Najnowszą wersję Kalego można pobrać bezpłatnie z oficjalnej strony dewelopera oczywiście. Zostając w klimatach dystrybucji pingwinowych, trzeba wspomnieć o wydaniu najnowszej stabilnej wersji niezmiennego systemu kontenerowego, czyli Blend OS 4, stworzonego przez Rudra Saraswata, a opartej oczywiście na Arch Linuxie. Cytując ponownie 9to5Linux, V4 to także pierwsza wersja Blend OS, która jest w pełni deklaratywna, pozwalając na posiadanie dowolnych pakietów jąder i sterowników z repozytorium Arch AUR w podstawowym systemie Arch, jednocześnie dostarczając wstępnie skonfigurowane środowiska GNOME, KDE, XFCE, Mate i Budgie. Jeżeli możemy się tutaj również pokonfigurować to wszystko samodzielnie, powiedział Rudra Saraswat. Blend OS w wersji 4 jest oferowany standardowo z pulpitem GNOME 46 w standardzie z aktywną sesją Wayland. Kernel to najnowszy Linux 6.9, a system oczywiście można pobrać bezpłatnie ze strony projektu. Teraz coś z kwestii bezpieczeństwa, ale nie od strony typowego zagrożenia komputerów z Linuxem na pokładzie. Chodzi tu mianowicie o znaną i cenioną za m.in. ochronę prywatności mailowej szwajcarską firmę Proton. Ogłosiła ona nowe wydanie swojej aplikacji, która się nazywa Proton Pass. W wielkim skrócie jest to zaszyfrowany menedżer haseł z własnym budowanym systemem uwierzytelniania dwuskładnikowego. Jest to również obsługa kluczy dostępu. Jest możliwość udostępniania haseł i ma funkcję maskowania wiadomości e-mail, która pomaga chronić Twoją prywatność i chronić między innymi przed spamem. Proton Pass posiada również typowe aktywne funkcje, jakie można oczekiwać od menedżera haseł, takie jak generowanie haseł, ocena siły tych haseł, edytowanie przechowywanych haseł itp. Można również importować hasła z innych menedżerów haseł, w tym z Bitwardena, 1Password i KeePassa. Dostępna jest ograniczona wersja bezpłatna tego narzędzia oraz bardziej rozbudowane płatne wersje w planie subskrypcyjnym miesięcznym lub rocznym. Ceny płatnych planów zaczynają się, uwaga, od 2 euro miesięcznie przy płatności za cały rok. No i teraz, czy jest to dużo, czy jest to mało? Wszystko zależy od tego, jak bardzo cenisz swoją prywatność oraz jak bardzo potrzebujesz oczywiście te dodatkowe funkcje, bo jest dostępny jak najbardziej bezpłatny plan tego wszystkiego, można go sobie po prostu używać, tak? Wszystkie informacje są dostępne na stronie, oficjalnej stronie dewelopera. Jak mówiłem, jest także wersja tutaj bezpłatna. Zostając w tematach Linuxowego oprogramowania, przyjrzę się teraz nowością w świetnym programie do nagrywania pulpitu, a przy okazji streamowania, czyli OBS, Open Broadcaster Studio.
8 czerwca wydano wersję 30.2 beta tego narzędzia, a umożliwia ona m.in. natywną obsługę kodeka NVENC AV1 w przypadku NVIDII oraz współdzielenie tekstur dla kodeków NV Encoder, Intel QuickSync i Radeon VAPI. Dodano wielościeżkowe audio i wideo Enhancement RTMP FLV, które zastępuje starszą wersję VOD Track, a także pojawia się nowy format wyjściowy WebRTC jako HEVC, czy w przypadku nowszych kart NVIDII HEVC jest dostępny. Kolejną interesującą nową funkcją w OBS Studio 30.2 jest obsługa wielościeżkowego strumieniowania wideo, która w nadchodzącej wersji pełnej będzie działać niestety tylko w systemie Windows z procesorami graficznymi NVIDIA. Według twórców obsługa innych platform, w tym Linuxa i procesorów graficznych, jest planowana w przyszłej wersji OBS Studio. No to sobie jeszcze poczekamy na pingwinie na to. Inne godne uwagi zmiany w OBS 30.2 obejmują obsługę napisów kodowanych dla HEVC i AV1, ujednolicone przechwytywanie okien i wyświetlaczy Pipewire w jednym źródle Screen Capture. Mamy tu poprawioną wydajność źródła tekstu FreeType 2. Mamy również obsługę dekodera NVDec dla zakodowanych źródeł Direct Show oraz obsługę dźwięku, z tym, że mamy tutaj wyjścia WIP i tylko jest to wyjście wideo. Więcej informacji na stronie projektu. CacheOS to dynamicznie rozwijająca się dystrybucja oparta na Arch Linuxie. Migawka czerwcowa to przede wszystkim wprowadzenie początkowej obsługi MacBooka T2. Jednakże trzeba wiedzieć, iż komponenty typu Bluetooth i Wi-Fi wymagają ręcznych poprawek i nie działają one, jak to się mówi, out of the box. Są dostępne także migawki dla urządzeń handheld, czyli konsol ręcznych, takich jak Steam Deck, Lenovo Legion Go czy Asus ROG ROG Ally, tak? Cytując portal 95Linux ponownie, dla użytkowników procesorów graficznych NVIDIA wydanie CacheOS z czerwca 2024 zawiera wersję beta najnowszych nastolicy sterowników graficznych NVIDIA 555 z tak zwaną Explicit Sync, czyli wyraźną obsługą synchronizacji GPU i innymi ulepszeniami. Jest także tutaj poprawiony kompozytor z wyraźną obsługą synchronizacji, a także ulepszony tryb uśpienia Wayland. To wydanie zawiera także nowy skrypt o nazwie CacheHrut, który poprowadzi użytkowników przez proces chrutowania i prawidłowe zamontowanie partycji, a także umożliwi prawidłowe wykrywanie podwoluminów BTRFS. Inne godne uwagi zmiany obejmują możliwość skopiowania obrazu ISO CacheOS do pamięci RAM komputera, jeśli jest wystarczająco dużo miejsca oczywiście w tej pamięci, tak, aby poprawić jakość uruchamiania i szybkość. BTRFS jest teraz domyślnym systemem plików dla nowych instalacji zamiast XFS. Zapora ogniowa Firewall D została zastąpiona przez UFW i różne komponenty zostały zaktualizowane do najnowszych wersji. Oczywiście pobieranie gdzie? Na stronie internetowej projektu. Mała zmiana klimatu na coś bardziej sprzętowego, ale jak najbardziej w klimatach linuxowych. Znana niemiecka firma produkująca m.in. laptopy linuxowe ogłosiła, iż pracuje nad stworzeniem laptopa opartego na nadchodzącym procesorze Qualcomm Snapdragon X Elite. Kilka newsów temu wspominałem, iż Qualcomm wprowadza coraz to nowe patche do jądra Linuxa i sama firma posiada jak najbardziej aktywny, rozwijający się GitHub z firmware i innymi dodatkami, które mają umożliwić pracę i tudzież lepszą pracę Snapdragona na Linuxie. Firma Tuxedo Computers zaprezentowała na targach komputerowych Computex Taipei 2024 prototyp notebooka ARM wyposażonego właśnie w procesor Snapdragon X Elite Qualcomma i to cudo ma 12 rdzeni o częstotliwości taktowania do 4,6 GHz. Wbudowany w procesor graficzny układ Adreno o częstotliwości 1,25 GHz. Do kompletu ma to wszystko 20 W TDP, a także 32 GB RAMu LPDDR5X5. No jest konkretnie.
Testy porównawcze Qualcomm sugerują, że nowy Snapdragon może nie tylko dogonić konkurencję, ale także wyraźnie przewyższać np. Silicon on Chip M2 firmy Apple. Wykorzystuje się jednocześnie wyższą efektywnością energetyczną w tym chipie Snapdragona. Nasze wstępne pomiary potwierdzają te wartości, powiedziało przedstawiciele Tuxedo Computers. Jeżeli chodzi o ten laptop, laptop ARM będzie miał aluminiową obudowę i 14-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 16:10, rozdzielczość 2560x1600, jasność 400 nitów i 100% pokrycia gamy sRGB. Jeżeli chodzi o łączność, notebook z systemem Linux będzie wyposażony w porty USB 4 i HDMI. Należy oczekiwać, iż sprzęt ten będzie bardziej kierowany w stronę klienta biznesowego i będzie sprzętem bardziej rozwojowym, między innymi ze względu na to, iż obsługa Snapdragona X Elite będzie wprowadzona początkowo dopiero w jądrach 6.10 i 6.11 Linuxa. Prawdopodobna data wydania sprzętu to końcówka roku 2024. Cena oczywiście nie jest znana. Aha, no i na pokładzie będzie znajdować się autorski system Tuxedo OS z pulpitem KDE Plasma i autorskim oprogramowaniem kontrolnym Tuxedo. Kochacie AI? Tak wiem, macie już dość tego RAM AI, zasilacze AI, obudowy AI. Potrafią powodować odruch, wiadomo, taki zwrotny, powiem to w ten sposób, nie? Ale nie wiecie, co postanowił wprowadzić Red Hat do swojego systemu RHEL i prawdopodobnie też do Fedory. No ciężko zgadnąć, że chodzi o AI. Firma ogłosiła wprowadzenie nowej oferty RHEL AI w wersji deweloperskiej, obiecując bardzo pozytywne zmiany dla przedsiębiorstw, które coraz częściej wdrażają sztuczną inteligencję do swoich zasobów. Zbudowany w oparciu o projekt Open Source Instruct Lab, RHEL AI integruje duże modele językowe Granite firmy IBM Research i narzędzia do wyrównywania modeli Instruct Lab, ułatwiając ekspertom dziedzinowym nieposiadającym rozległych umiejętności w zakresie analityki danych tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Kluczowe cechy RHEL AI obejmują: innowacje kierowane przez społeczność to RHEL AI w pełni wykorzystuje modele i wiedzę typu open source, umożliwiając użytkownikom wnoszenie wkładu i korzystanie ze wspólnych osiągnięć. Narzędzia przyjazne dla użytkownika. Platforma oferuje narzędzia upraszczające procesy szkolenia i dostrajania sztucznej inteligencji, dzięki czemu technologie te są dostępne dla osób nie będących specjalistami. Mamy tutaj również zoptymalizowane pod kątem sprzętu AI, czyli spakowany w rozruchowy obraz RHEL obsługuje zautomatyzowany sprzęt AI, zapewniając wydajne wdrażanie serwerów. No i w końcu wsparcie dla przedsiębiorstw, czyli Red Hat gwarantuje wsparcie i zabezpieczenie własności intelektualnej, zwiększając niezawodność zastosowania korporacyjnych. Wersja deweloperska zapewni dostęp do podstawowego modelu Granite 7B w języku angielskim, jego odpowiednika dostosowanego do LAB, do LAB. Patrząc w przyszłość, Red Hat planuje rozszerzyć rodzinę modeli Granite o wyspecjalizowane modele kodowe. Zwykli ludzie mają już chyba dość marketingowej sieczki AI, która jest wsadzana wszędzie. Jak to było kiedyś, włączałeś telewizor, a tam Jaruzelski, otwierasz lodówkę, a tam znowu generał, nie? No to teraz zamiast tego wszystkiego będzie AI. Fajnie, nie? No, a tak mniej żartując, no, firmy, szczególnie technologiczne, utonęły i po prostu pokochały to AI i to się raczej już nie zmieni. Mają z tego olbrzymie korzyści materialne, więc kto porzuci po prostu kopalnię złota, tak? Przy okazji AI przecież w wielu firmach bardzo, bardzo pomaga, więc nikt tego nie porzuci, nie? Natomiast to, że nie podoba się to zwykłemu użytkownikowi, ach, kogo to interesuje, ale słuchajcie, przecież będziemy mieli w Linuxie OpenRecal. OpenRecal w Fedorze będzie na pewno. No i teraz znowu będzie sprzętało, bo przedstawię wam kolejny laptop z Linuxem na pokładzie. I już na dzień dobry informacja, raczej go nie kupicie, bo firma go produkująca znowu pochodzi ze Stanów. Tym razem mowa o MintShare Incorporated z siedzibą w Kalifornii i ich marce zwanej po prostu Kubuntu Focus.
ogłoszeniu ujawniono nazwy dwóch nowych linuxowych laptopów. Na pierwszy strzał idzie model o nazwie IR14 Gen 2, wyposażony w 14-calową matrycę IPS o rozdzielczości 1920x1260 Hz, czyli znowu proporcje 16:10. Jasność tego cuda to 350 nitów i 100% pokrycia sRGB, czego na pewno ucieszą się graficy i montażyści wideo. Chociaż z drugiej strony, no kurde, montować na 14 calach to średni pomysł, bo jest nie. Słuchajcie, procesor, jaki umieszczono w laptopie, to Intel i5 13500H z maksymalnym turbo 4,7 GHz ze zintegrowaną kartą grafiki Intel Iris Xe, a także z możliwością obsługi do 96 GB RAM DDR5 5200 MHz oraz podwójny slot NVMe z maksymalnym transferem do 7,4 GB na sekundę i max pojemnością obydwu slotów 8 TB. Jeżeli chodzi o moduły komunikacyjne, to mamy do dyspozycji kartę dwuzakresową 2, 4 i 5 GHz intelowską w standardzie Wi-Fi 6AX, jest Bluetooth 5.2 oraz kamerka internetowa 2,1 megapiksela Full HD 1080p. Porty, w jakie jest wyposażony laptop, to jeden USB-C typ 3.2 i to jest łącznie z Thunderboltem 4, jeden USB-C 3.2 do 10 gigabitów, mamy tu HDMI 2.1, dwa porty USB-A 3.1, czytnik kart SD, gniazdo jack, słuchawki, mikrofon w jednym, czyli to combo, a dodatek jest oczywiście blokada Kensington. Za zasilanie odpowiada 90-watowy zasilacz, jest możliwe ładowanie także przez USB-C o mocy 100 W. Bateria to litowo-jonowy akumulator o pojemności 53 Wh. Wystarcza to maksymalnie na 8 godzin pracy, a przy takim normalnym użytku jest to około 6 godzin. Ładowanie tego potworka trwa około 90 minut. Drugi model oferuje większą matrycę WQXGA o rozdzielczości 2560x1600 i jasności 450 nitów. Większość komponentów jest identyczna jak w mniejszym modelu, tym 14-calowym, tak? IR14 Gen 2. Jednak tutaj zastosowano akumulator o wydajności 80 Wh, która według producenta zapewnia do 7,5 godziny odtwarzania wideo. Więc konkretnie, każdy model ma na pokładzie Pingwina, oczywiście Kubuntu, KDE Plasma oraz dodatkowo zestaw narzędzi programowych umożliwiających dostosowanie np. kolorów klawiatury czy wydajności sprzętu itd., itd. Ceny sprzętu zaczynają się od około $1080 za model 14 cali i około $1145, jeżeli chodzi o wersję tą większą 16. Wysyłka jest bezpłatna, ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. No, można se pomarzyć. Wracam do pytań dystrybucji, a to dlatego, że 11 czerwca ekipa Alma Linux z dumą ogłosiła wydanie swojego Pingwina na platformę Raspberry Pi 5. Zastosowano tutaj środowisko pulpitu w postaci GNOME 40.4, oczywiście z Waylandem na dzień dobry włączonym. I teraz to wydanie, przy okazji cała aktualizacja odnosi się także do starszej wersji Alma, czyli do 8.10, ale także do najnowszej 9.4, tak? Na włożonej pracy w to wszystko niech świadczą słowa głównego dewelopera odpowiedzialnego za to wdrożenie, Koichiro Iwao. Chociaż wcześniej brałem udział w tworzeniu obrazów Alma Linux dla Raspberry Pi, nie wiedziałem zbyt wiele o procesie uruchamiania. Pomyślne zbudowanie jądra w środowisku ARM zajęło bardzo, bardzo dużo czasu i przy okazji wysiłku, pokonując po drodze nieudane kompilacje i problemy z uruchamianiem, zajęło to naprawdę dużo czasu, powiedział Koichiro Iwao w poście na blogu. Kolejnym wyzwaniem, któremu Koichiro Iwao musiał stawić czoła, dodając obsługę Raspberry Pi 5, było zrozumienie różnic pomiędzy poprzednimi modelami Raspberry Pi 4, a właśnie Raspberry Pi 5. Ostatecznie udało mu się przebudować jądro, aby uruchomić system operacyjny oparty na RHEL na naszej Pajce 5. Piękna robota, dobra robota. Nasz kochany polski Linux Sparky otrzymał zaktualizowaną wersję, tym razem o numerze 7.4.
Oczywiście jest to nadal seria o kryptominie Orion Belt i oparta na stabilnym Debianie 12 Bookworm. Z nowości, jakie się tu pojawiły, to m.in. aktualizacja kernela do wersji 6.1.90 LTS, wersje na procesory x86, natomiast wersje ARMowe dystrybucji dostały jądro 6.6.31 LTS z najnowszymi możliwymi poprawkami. Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany, to wyglądają one następująco. Środowisko graficzne. Tutaj użytkownicy mają dostęp do różnych zaktualizowanych środowisk, takich jak KDE Plasma 5.27.5, LXQT 1.2.0, Mate 1.26 i XFCE 4.18. Aktualizacja oprogramowania. Tutaj mamy m.in. LibreOffice 7.4.7, Firefoxa 115.11 ESR i Thunderbirda 115.11. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o funkcje, dodano tutaj możliwość instalacji jądra Debiana z backportów poprzez Aptus, oferując więcej opcji dla użytkowników potrzebujących nowszych funkcji jądra w stabilnej bazie Debiana, tak? W ostatniej chwili wprowadzono kluczową poprawkę do wersji XFC i Mate, co doprowadziło do ponownego wydania jako wersja 7.4.1. Co więcej, dystrybucja zawiera teraz zmodyfikowaną konfigurację Graba dla użytkowników korzystających z konfiguracji Multiboot, aby zapobiec automatycznemu wykonywaniu OS Prober. W przypadku istniejących użytkowników z partii 7 można oczywiście zrobić aktualizację systemu, nie trzeba nic instalować od zera, tak? Tak to mniej więcej robota wygląda. Dobra robota, panie Pawru, dobra robota! Teraz dość długie info dla tych, co uwielbiają giercować na Linuxie. Valve wypuściło kolejną wersję narzędzia umożliwiającego uruchomienie gier z platformy Windows, czyli chodzi tutaj o Proton. I teraz będę cytował artykuł z Native of Linux. Proton 9.02 jest dostępny około 5 tygodni po głównej wersji Protona 9.0, aby dodać obsługę jeszcze większej liczby gier. I teraz zaczynamy. Alpha League Helldivers 2. Mamy wsparcie dla Black Desert Online, SimCity 3000 Unlimited, Warlords Battle Cry 3 oraz dla Battle Zone Gold Edition w trybie VR. Nowa wersja Protona umożliwia także obsługę kontrolera do grania, tak, poprzez tzw. Xalię w grach i launcherach następujących: Clutterstruck, Fallout 4, Fallout 3 w edycji Standard i GOTY. Mamy tutaj Magsters, The Elder Scrolls, piątka Skyrim, ta stara wersja, ta Legacy chyba, tak? Mamy również obsługę tutaj Elder Scrolls 5 Skyrim edycja specjalna, Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Legend dostały takie wsparcie kontrolerów, tak? Co więcej, Proton 9.02 poprawia obsługę kilku gier, które były już obsługiwane, ale były tam problemy, m.in. Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, The Finals, Apex Legend, Tekken 8, Halo Infinite i kilkudziesięciu innych tytułów. Pod maską Proton 9.2 wykorzystuje 9.0.2 wykorzystuje m.in. zaktualizowane DXVK jako 2.3.1. Mamy tutaj VKD3D Proton 2.12, DXVK NV API 0.7 i wiele, wiele innych. Zapraszam na stronę tutaj projektu, żeby sobie po prostu poczytać, jakie tam są zmiany, bo tych gier jest naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo i wymienianie tego wszystkiego zajęłoby chyba przynajmniej z 20 minut. Dzisiejsze newsy są mocno sprzętowe, a do tego teraz dołożę kolejną ciekawostkę w tym temacie. Deep Computing, mający siedzibę w Hongkongu, przedstawiła razem z firmą Canonical, tak to ci od Ubuntu, nowy laptop oparty o procesor RISC-V ISA. Model nazywa się DC Roma RISC-V Laptop 2 i jest promowany jako pierwszy na świecie model z możliwością uruchomienia systemu Linux Ubuntu. Cytując Oh My God Linux, DC Roma jest zbudowany w oparciu o układ SoC Space Meet K1, który ma 8 64-bitowych rdzeni RISC-V o częstotliwości do 2 GHz,
Obsługuje profil RVA22 i 256-bitowy standard RVV1.0, zapewniając wysoką wydajność i potężne możliwości sztucznej inteligencji. O Jezu, znowu. Całość uzupełnia 14-calowy wyświetlacz rozdzielczości Full HD 60 Hz, a kupujący otrzymają 16 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz możliwość instalacji dysku do 1 TB, oczywiście chodzi tu o SSD. Mamy procesor graficzny, który nie ma nazwy, ale obsługuje za to OpenCL 3.0, OpenGL S3.2, Vulkan 1.2, a VPU obsługuje kodowanie i dekodowanie H265, H264, VP9 i VP8 w rozdzielczości do 4K. No to filmy będą na YouTubie dobrze chodzić chyba. Obudowa laptopa jest wykonana w całości z metalu, co zapewnia trwałość i wrażenie najwyższej jakości, a przepływ ciepła jest lepszy w porównaniu z modelem pierwszej generacji. Ponieważ RISC-V jest nadal platformą zorientowaną na programistów, testową, z boku tego urządzenia dostępny jest 10-pinowy port z pinami GPIO. Jeżeli chodzi o porty, DC-ROMa oferuje parę portów USB 3.0, jest tutaj typ C między innymi, jest tutaj jeszcze jakieś płaskie gniazdo kart microSD. Na pokładzie znajduje się także gniazdo audio jack 3,5 mm, przyciski resetowania i fast boota. Mamy tu kamerę internetową Full HD 1080p, a także Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Całkowity czas pracy na baterii to szacowany jest na około 8 godzin. No i teraz Ubuntu dostarczane jest wraz ze sprzętem, jest to wersja 23.10. No i tu jest mała wtopa, bo przecież ta wersja za miesiąc straci wsparcie, więc należy oczekiwać, że zostanie przeportowana wersja 24.04. Bo nie powiedziałem o tym, że nie jest to zwykła wersja 23.10 Ubuntu, jest to wersja zmieniona, mocno musiała być pozmieniana, żeby to wszystko działało. Prawdopodobna cena tego sprzętu około $1000. Powoli kończąc te dość długie newsy i sprzętowe, wspomnę, że deweloperzy Ubuntu w końcu dodadzą obsługę lokalnych pakietów dev do swojego nowego sklepu, czyli App Center. Wow, w końcu trwają właśnie zaawansowane prace nad tym udogodnieniem, jak to napisano. Żeby było jasne, ponieważ często wkrada się zamieszanie, Centrum Aplikacji Ubuntu umożliwia instalację oprogramowania dev, o ile są to repozytoria Ubuntu. To, czego obecnie nie robi, a co robiło wiele innych wersji tego programu, to oczywiście instalacja debów, które użytkownik pobiera sobie z internetu, tak? Te dodatkowe po prostu. Fajnie, że to wprowadzą. Druga dobra informacja jest taka, że poprawią w końcu, albo już poprawiono nawet, irytujący błąd przy próbie użycia funkcji aktualizuj wszystko. No brawo Canonical, brawo, dobra robota. Ostatni news na dziś zdecydowanie ucieszy fanów KDE Plasma. Główny deweloper KDE, czyli Nate Graham, ogłosił, że wersja 6.1 pojawi się w okolicach 20 czerwca, gdyż jest praktycznie gotowa do stabilnego używania. Od połowy maja jest ciągle testowana, przepraszam, i ulepszana wersja beta tego pulpitu, ale KDE mi się nie kojarzy zbyt dobrze. Z nowości, które znajdują się w najnowszym wydaniu punktowym, będziemy mogli znaleźć, uwaga, to będzie bardzo długa lista, potrójne buforowanie w K-Win dla płynniejszego renderowania i animacji, obsługa protokołu Wayland Xplix Sync, co powinno szczególnie usprawnić życie użytkownikom NVIDIA. Obsługa portalu przechwytywania danych wejściowych, integracja systemu Remote Desktop umożliwiającym klientom RDP łączenie się z komputerami Plasma. Mamy tak zwany nowy UX, czyli User Experience dla trybu edycji Plasmy. Dodano konfigurowalną barierę krawędziową między ekranami, aby ułatwić uderzenia elementów interfejsu użytkownika dotykających krawędzi między ekranami. No dobra. Obsługa synchronizacji koloru podświetlenia RGB, klawiatury z kolorem akcentującym plazmy. O, to może być ciekawe, czy możecie sobie synchronizować klawiaturę, jeżeli taka jest obsługiwana w Pingwinie, z tym, co będziecie mieli w plazmie. No to jest bajka.
wsparcie w Discover w zakresie zastępowania aplikacji Flatpak, które wygasły, na ich zamienniki, cokolwiek to znaczy, obsługa funkcji trybu oszczędzania baterii w wielu laptopach Lenovo IdeaPad i Legion. Mamy tu również obsługę blokowania ekranu bez hasła. Można teraz kliknąć środkowym przyciskiem myszki widget zasilanie i bateria, aby zablokować i odblokować uśpienie i blokowanie ekranu. Są nieco zaokrąglone rogi i większa spójność całego interfejsu. Lepszy algorytm układu okna dla funkcji przyglądu, czyli tego zerżniętego z GNOME, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam. Domyślnie włączony jest efekt trząśnij kursorem, aby go znaleźć. To jest fajne, bo mnie po prostu już zalewa coś czasami. Gubi mi się ten kursor biały na białym i a, masakra. Nowy domyślny efekt ukrywający wskaźnik myszy po pewnym okresie bezczynności. Super. Strona klawiatura systemu została naprzepisana w QML. Wow. No to teraz te wszystkie nowości brzmią bardzo fajnie. Miejmy nadzieję, że ten kolega razem z ekipą to wszystko dobrze ogarnie. I jak wyjdzie ta Plasma 6.1, to nie trzeba będzie czekać na to wszystko, żeby działało do 6.2. No zobaczymy. Oby było ok. Słuchajcie, wszystkie info, całe release notes jest na stronie oficjalnej projektu KDE Plasma oraz na blogu samego pana Nate'a Grahama, tak? I to wszystko, co dla was dzisiaj przygotowałem w końcu, nie? Mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie interesującego. Dzięki za oglądanie, komentarze, może tam łapkę w górę, jeżeli materiał się spodobał. No i subskrypcję, jeżeli tematyka Linuxowa zainteresowała bardziej, tak? Dzięki wszystkim wspierającym. Słuchajcie, jeszcze kilka dni będę pracował nad nową lub przerobioną planszą z info. Chodzi o tą planszę o wspierający kanał, bo ona się ostatnio nie pojawia. No ja naprawdę jestem zawalony robotą, myśleniem i tak dalej, i tak dalej. I nie mam po prostu czasu, żeby siąść normalnie na kompie i pomyśleć, jak ma ta plansza sensownie wyglądać, załóżmy, tak? Może to nie będzie plansza, tylko coś innego, zobaczymy. Ale wybaczcie mi wszyscy wspierający, bo ta plansza się tak nie aktualizuje już ze 2 miesiące. Ja po prostu nie wyrabiam, autentycznie jest bardzo dużo pracy tutaj na tym kanale, tak? Wszystko robię sam. No nic, koniec ględzenia, narzekania i tak dalej. Dzięki jeszcze raz za oglądnięcie i całą resztę. Bawcie się tam dobrze, cokolwiek sobie robicie. I do następnego filmu, który się pojawi już niedługo. Pozdrawiam, Bartek z kanału Świat Linuxa. Trzymajcie się ciepło, cześć.